Bożej przeważnie jest w każdym kościele obraz czy ołtarz. Tutaj wystawiając nowy budynek kościoła, a jednocześnie myśląc, jak go wypełnić, jakimi treściami, no to właśnie szukaliśmy najpierw tematów do tak zwanych bocznych ołtarzy. No oczywiście, że Matka Boża tutaj była jako numer jeden, z tym, że Koszalin jest takim kotłem kultur religijnych i stąd pomyśleliśmy, że jak ja jestem na przykład tam z tamtych stron częstochowskich, to no to dla mnie Matka Boża Częstochowska jest taką najbliższą. Ale jest dużo, powiedzmy, z Ukrainy ludzi, z Białorusi, gdzie oni otaczają kultem, przede wszystkim kultem Matkę Bożą, która pomaga, a więc tej nieustającej pomocy. No zresztą kult Matki Bożej jest takim przymiotem, jest tylko rozlany na wschodzie, ale także i na zachodzie. No i ponieważ są mi Polacy z Wilna, z Litwy, a tam Matka Boża Wileńska, tutaj za przykład można wziąć inwokację do pana Tadeusza Mickiewicza, gdzie jest wspomniana i Częstochowa, i Wilno. No stąd koniecznie wydało nam się, że te trzy przymioty Matki Bożej, ta, która nieustannie pomaga, i ta, która jest w Wilnie i w Częstochowie, no są konieczne, żeby każdy tutaj mógł odnaleźć jak gdyby swoją matkę. No wtedy jeszcze myśląc o tych treściach, nie myśleliśmy, żeby je złączyć to z Urszulą Leduchowską. Ale kiedy się pojawił no, taki znak, że ona jak gdyby no, chciała tu być z nami, no więc to miejsce wybraliśmy jako najbardziej odpowiednie na relikwie.